Czy na początku tych kalorii jest mało, czy od razu wchodzisz na bardzo duże? Operowanie kaloriami w moim światopoglądzie jest jakby rzeczą tylko na raz. Masz 4 posiłki w dzień treningowe, a 5 na przykład... A 5 w dni treningowe. Większość moich zawodników w okresach budowania masy mięśniowej, pierwsze co robi, cardio, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, może przyczyniać się do tego, że... Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, pogadajmy o... Michał Karmowski. I Radek Słodkiewicz. Dzisiaj mega ciekawy temat, bardzo taki obszerny, ale postaramy się go w miarę skrócić na tyle, żebyście mogli wyciągnąć same najważniejsze rzeczy. Dzisiaj pogadamy o budowaniu masy mięśniowej, ale tak jak powiedziałem, jest to temat bardzo obszerny, więc dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie dietą i treningiem cardio. Trening siłowy zostawimy sobie na następne spotkanie. Słuchajcie, dostaliśmy pytania, które były związane, jeżeli chodzi o dietę na masie, o tym, czy kalorie trzeba zwiększać, czy można trzymać na stałym poziomie, czy dni treningowe powinny mieć więcej kalorii niż dni wolne od treningu, czy może stosować jakieś rotacje, czy może stosować jakieś minikaty itd., itd. Więc o tym wszystkim myślę, że pogadamy sobie. Może zacznijmy od tego, jak ty, nie wiem, planujesz ludziom, czy sam jak planowałeś ten początkowy etap budowania masy mięśniowej, czyli nie wiem, czy na początku tych kalorii jest mało, czy od razu wchodzisz na bardzo duże. Przyjmijmy, że ktoś przychodzi na przykład, no nie wiem, do tej pory trzymał jakąś tam dietę i co teraz dalej z tym robimy? Znaczy, wszystko jest zależne od tego właśnie, ile dana osoba ma na sobie już tej masy mięśniowej i tłuszczu. Jaki ma staż, tak, jaki ma staż treningowy właśnie i jaki jest duży poziom tkanki tłuszczowej. I jakby poziom tkanki tłuszczowej jest zawsze dla mnie takim wyjściowym momentem do tego, czy faktycznie wejść już na tą masę, bo czasami zdarza się tak, że przychodzą osoby, u których nie widać mięśni brzucha i na przykład mówią, że no, chciałyby wejść na masę. No niestety wchodzenie na okres budowania masy, wtedy kiedy nie widać mięśni brzucha, czyli ten poziom tkanki tłuszczowej jest na pewno większy niż 20%, jest trochę takim, można powiedzieć, pomysłem, który nie do końca się sprawdzi, bo w momencie, kiedy tej tkanki tłuszczowej jest dość dużo, a my będziemy dalej zwiększali kalorie, to w pierwszym etapie, znaczy w ogóle będziemy w pierwszym jakby momencie łapali jeszcze większą ilość tkanki tłuszczowej, a niekoniecznie budowali masę mięśniową. Więc w takim wypadku oczywiście najpierw należałoby wejść na okres redukcyjny i zniwelować tak dużą ilość tkanki tłuszczowej, ale wracajmy już tutaj stricte do samego tematu budowania masy. Ja może też powiem dwa słowa, tu się absolutnie zgadzam z tym, co mówi Michał. Słuchajcie, często jest tak na przykład, że jak do mnie przychodzi jakiś tam nowy klient i chce budować masę mięśniową, to ja oczywiście też zawsze patrzę, jak wygląda. Jeżeli wygląda słabo, w sensie tej tkanki tłuszczowej jest za dużo, to warto zrobić takiego, powiedzmy, minikata na samym początku, chociażby po to, żeby też uwrażliwić troszeczkę komórki mięśniowe na insulinę i właśnie na te węglowodany. Bo wiadomo, że tkanka tłuszczowa jest zawsze wrażliwa i ona zawsze chętnie przyjmuje kolejne, że tak powiem, kolejny tłuszcz. Natomiast te mięśnie niekoniecznie. Często jest tak właśnie, że jeżeli ktoś ma bardzo dużo tkanki tłuszczowej i potem zwiększa tą kaloryczność jeszcze diety, to najwięcej zbieramy niestety tłuszczu, a nie budujemy mięśni. Ja zawsze też mówię tak, że im jesteś bardziej tłusty, tym więcej stracisz na redukcji. Więc można powiedzieć, że im bardziej jestem w formie w czasie zaczęcia redukcji, tym można powiedzieć, że więcej masy mięśniowej dociągnę do zawodów, czy nie wiem, czy do wyjścia na plażę i tak dalej. Czyli pamiętajcie, że kiedyś były takie czasy, że się robiło taką świńską masę, że im większa... Robiłem, nie? Tak, pamiętasz? Tak, ja też mówię. Że im więcej, tym lepiej. Natomiast teraz myślę, że mądrzejszym pomysłem jest trzymanie tej sylwetki w ryzach i żeby cały czas wyglądać jednak jak sportowiec, a nie po prostu jak ludzik Michelin. Jasne, oczywiście, że tak. I tu jest ważny temat, który poruszyłeś i który myślę przez wiele osób jest pomijany w momencie planowania w ogóle okresu budowania masy mięśniowej, czyli wrażliwość insulinowa. I to jest, myślę, taka najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi w ogóle o cały ten proces. Wszyscy myślą, że to jest bardzo ważne na redukcji. Oczywiście, że to jest bardzo ważne, ale na masie jak najbardziej też. Na masie jak najbardziej też, oczywiście. I wiele osób właśnie nie potrafi tego zrozumieć, że ta wrażliwość insulinowa pomoże nam, będzie naszym takim turbodoładowaniem wtedy, kiedy my właśnie budujemy masę mięśniową. I oczywiście... Jeżeli dostajemy taką osobę, która przychodzi do nas i ma, powiedzmy, w miarę niski poziom tkanki tłuszczowej, nie wiem, no 10, 8, a raczej 10,
to no pierwsze, powiedzmy bym... sobie, że to nie musi być oczywiście poziom tanki tłuszczowej jak na zawody. To nie, no, nie 10% tam, to jest taki... Chyba, nie myślę... chodzi nam o to, że każdy musi się najpierw dorzeźbić, jak powiem, do żył na brzuchu, ale wydaje żeby ta tanka tłuszczowa, no ja to tam zawsze mówię poniżej 10%, żeby, czyli tak trochę, żeby chociaż było widać ten mięśnie brzucha. No mówię, te 10% to jest taką wartością, że myślę, to jest dobry moment do rozpoczęcia budowania masy. I teraz jeszcze zanim tylko zaczniemy, jak możecie sprawdzić, jaki macie poziom tkanki tłuszczowej? Nie bawcie się w żadne klipsy, w żadne wagi, tanity czy inne, tylko zróbcie sobie po prostu zdjęcie w samych slipach czy kobiety w stroju kąpielowym i sprawdźcie sobie, wpiszcie taką frazę otłuszczenie, procentowe otłuszczenie organizmu. I tam jak weźmiecie sobie na obrazki w Google'ach, to wyskoczą wam różne typy sylwetek i kobiety i mężczyźni. I na podstawie tych zdjęć możecie określić przybliżony procent tkanki tłuszczowej, bo te zdjęcia są bardzo fajnie opisane. I to może być naprawdę użyteczne, jeżeli chodzi o ten pierwszy moment, czy w ogóle o kontrolowanie poziomu tkanki tłuszczowej. Ale już teraz wracając stricte do tematu. To wiadomo, że pierwszym takim bardzo ważnym czynnikiem jest ustalenie odpowiedniej podaży protein. I ja bym tutaj raczej u osób, które starają się zbudować tą masę mięśniową, zwiększał tę ilość protein. Może powiedzmy jeszcze na samym początku, bo tak, no jeżeli mam na przykład osobę, która w jakiś sposób już trzyma tą dietę i tak dalej, to przejście z tego powiedzmy okresu minikata, czy tam na przykład z tej niższej kaloryczności diety do diety masowej. Robisz takimi delikatnymi schodkami, czy robisz zdecydowany wzrost kaloryczności? Nie, no to właśnie, jeżeli przychodzi taka osoba, to pierwsze co robię, podbijam ilość białka i patrzę, jaką wartość wzrosła mi ilość w ogóle makroskładników, jaka jest różnica, czy o ile wzrosła mi ilość kalorii w diecie. I jeżeli nie jest to jakiś tam znaczący wzrost, no, dobrze, jeżeli dobrze nie też, jest to... Dobrze też myślę, że chyba przeliczyć sobie mniej więcej, chociaż jaką ktoś mniej więcej ma takie zapotrzebowanie na kalorie, żeby chociaż mniej więcej wiedzieć, jaki to jest poziom, że tak powiem, energii w ciągu dnia i zobaczyć, ile ta dana osoba na tą chwilę je tych kalorii. Tych kalorii. No bo wiadomo, dokładnie, że może się okazać, czasami ja tam się spotykam z osobami, z facetami, którzy mają, no nie wiem, 10 kg, a jedzą nasze 2000 kalorii, no to czyli wiadomo, że, wiadomo, że bardzo mało, nie? Tak, no. No i wtedy właśnie idę takim tropem, że pierwszy etap to jest taki, że wchodzimy na w cudzysłowie zero, bo chcę zobaczyć, jak ta dana osoba też no, reaguje na tą dietę, ale też czy ta osoba mówi prawdę, bo wiecie o co chodzi. Problem jest często w tym, że ludzie, którzy chcą zbudować masę mięśniową, są aktywni w ogóle, no coś robią ze sobą, oczywiście są nieobiektywni w ocenie tego, co oni robią, jak wygląda ich wysiłek, czy jak wygląda ich dieta. I dlatego ten pierwszy moment u mnie nie jest taki, że od razu wrzucam im jakąś tam dużą liczbę kalorii, bo ciężko jest wtedy ocenić, czy to, co było wcześniej, było faktycznie tym, co było, czy może gdzieś tam jakieś zakłamanie się... Czyli ustalasz teoretycznie takie jakby zero metaboliczne. Takie można powiedzieć w cudzysłowie zero metaboliczne, ale z tym poziomem białka nieco wyższym, takim powiedzmy 2,5 nawet do 3 gramów u ciężko trenujących chłopaków na kilogram suchej masy ciała. No i oczywiście w miarę jakby tego, co się dzieje, w miarę treningu, w miarę tego, w jaki sposób te postępy są, albo bardziej dokładam wtedy kalorii, a bardziej makroskładników, bo jakby operowanie kaloriami w moim światopoglądzie jest jakby rzeczą tylko na raz, czyli tylko w momencie, kiedy ktoś do mnie przychodzi, to pierwszy raz wyliczam te kalorie, potem staram się operować makroskładnikami, bo jest to bardzo proste w użyciu. To jest teoretycznie to samo, wiadomo, tylko że po prostu my z racji tego, że kulturyści to raczej liczą sobie makroskładniki. Ale wiadomo, że może to sobie przeliczać. Wiecie, bo powiem wam, dlaczego jest prościej. Prościej jest, bo tak jak sobie no nieraz rozmawiamy, zresztą no przecież Radek był moim pierwszym trenerem, łatwiej jest komuś powiedzieć, dożyć do każdego posiłku po 50 gramów mięsa, czy nie wiem, po 20 gramów białka, niż dożyć tyle i tyle kalorii. No bo tak, wtedy jest problem, a z czego te kalorie, i z czego te kalorie mają pochodzić, a później się zdarza tak, że te kalorie najczęściej pochodzą z produktów śmieciowych, czy no nie z takich, które powinny, z których powinny pochodzić. I jakby tak wygląda ten pierwszy etap. Natomiast rzeczą, którą robię,
bo tutaj też były takie pytania odnośnie tych dni treningowych i nietreningowych, to wiadomo, że... No może jeszcze zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chwilę. Ja natomiast powiem wam tak, bo tutaj tego akurat Michał nie mówił, więc ja tak sobie przytoczę. Wiadomo, że dla mnie też jest jakby ważne mniej więcej wyliczenie takiego ogólnego zapotrzebowania na energię, żeby wiedzieć, o czym rozmawiam. Bo jeżeli mam jeszcze od gościa i mi wychodzi, że ma powiedzmy zapotrzebowanie 3,5 tysiąca, a on je na przykład 2 tysiące, no to wiadomo, że ma znacznie mniej. I teraz niektórzy trenerzy mówią tak, że powiedzmy, szczególnie jeżeli mówimy o jakichś chłopakach, którzy byli, chłopakach czy kobietach, którzy byli po redukcji, jedzą bardzo małą ilość kalorii, to na przykład robią coś takiego, że stopniowo z tygodnia na tydzień dodają kalorii. Słuchajcie, w moim odczuciu jest to bardzo zła metoda. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś ma zapotrzebowanie na poziomie 3,5 tysiąca, je 2 tysiące, potem je 2100, 2200, 500 i tak dalej, to on marnuje ten czas, bo cały czas jest w tym deficycie. Oczywiście. Dlatego pierwsza zmiana, która dotyczy przejścia z okresu redukcyjnego do okresu masowego, musi być w moim odczuciu konkretna, czyli ja staram się od razu zwiększyć tą kaloryczność w miarę mocno, tak żeby pasowało mi mniej więcej pod te zero metaboliczne albo delikatnie na plus. Czyli jesteśmy tylko, zgodni, tak, to samo powiedziałem. Dokładnie, tylko tyle, że właśnie poprzez zwiększenie niektórych tam makroskładników. I teraz przejdźmy dalej do tych dni treningowych i nietreningowych. Ja oczywiście w dni treningowe stosuję taki, można powiedzieć, ekstra posiłek, który ma nie za dużą ilość białka, ale znaczącą ilość węglowodanów, oczywiście dobraną pod indywidualne potrzeby danej osoby. I jest to posiłek ekstra tylko i wyłącznie w dni treningowe, czyli ta kaloryczność tej diety w dni treningowe u mnie jest wyższa. Czy jakby robisz tak, że na przykład masz 4 posiłki w dzień treningowy, a 5 na przykład? A 5 w dni treningowe. I najczęściej jest to posiłek taki, który można, słuchajcie, skomponować sobie zawsze i wszędzie. Można wejść do Biedronki czy do Żabki, kupić wafle ryżowe i miarkę izolatu sobie wsypać do shakera. Czy można, nie wiem, gdzieś tam złapać kawałek białego sera chudego i do tego zjeść na przykład, nie wiem, kleik ryżowy, czy jakieś tam płatki owsiane sobie gdzieś zalać wodą, to też można zrobić wszędzie. Czy zjeść na przykład jakiś owoc do tego, nie ma kompletnie żadnego problemu. Chodzi o to, żeby tego glikogenu trochę tam uzupełnić i tego białka też, żeby było nieco więcej. Aczkolwiek z tym białkiem też się nie upieram, bo to jest jakby taka wartość dodana. Ja stosuję ten ekstra posiłek właśnie w formie odżywki białkowej, bo wiadomo, że to większość osób odbiera jako formę nagrody po treningu i czegoś słodkiego, takiego na coś, co czekają, nie? Słuchajcie, ja generalnie mam też taką jakby metodę bardzo podobną do siebie. Jakby ja tego nie nazywam może jako ekstra posiłkiem, ale większość moich zawodników w okresach budowania masy mięśniowej pierwsze co robi, to dokłada ten tak zwany intra-workout nutrition, no. czyli ten posiłek taki w trakcie treningu. Teraz zobaczcie, dlaczego tak robi? Dlatego, że łatwiej mi będzie komuś dorzucić na przykład 600 kilokalorii w postaci płynnej, na przykład poprzez wypicie jakichś węglowodanów na treningu i wypicie białka po treningu, niż zjedzenie tego w postaci mięsa i kolejnego, że tak powiem, jakiejś tam porcji ryżu czy ziemniaków. Dlatego w moim odczuciu shake'i takie intra-workout nawet nie tyle mają wnosić nam coś do treningu, że ciężej będziemy trenowali i tak dalej, ale to jest jakby bardzo fajne miejsce na przemycenie kalorii. Tych kalorii, dokładnie. Czyli można powiedzieć, że taki posiłek treningowy i zaraz potreningowy nie będzie mi, że tak powiem, blokował apetytu, a przemyca sobie, że tak powiem, całkiem sporą ilość kalorii. Jasne, to jest mega dobra metoda. I tutaj jakby wracając jeszcze do tego ważnego tematu, o którym mówiłem, czyli tej wrażliwości insulinowej, to ja jeszcze robię taką rzecz, że w momencie, kiedy widzę, że te efekty może budowania masy mięśniowej nie są tak spektakularne jak na początku, albo jesteśmy powiedzmy w jakimś tam, nie wiem, 6., 8. tygodniu budowania masy, to wtedy staram się robić rotację węglowodanową, czyli robię na przykład tak, że 2 razy w tygodniu ścinam bardzo mocno te węglowodany, ale w momencie, kiedy ścinam je 2 razy w tygodniu, do na przykład 2 albo 3 dni innych w tygodniu, dokładam tę nadwyżkę, żeby oczywiście no, finalnie być w nadwyżce kalorii, która oczywiście musi być zachowana do tego, żeby budować masę mięśniową. Jest to rotacja tylko i wyłącznie węglowodanami. I białko, i tłuszcze staram się utrzymywać wtedy we wszystkie dni na tym samym poziomie. Albo jeszcze robię tak u osób, które oczywiście chcą i którym to pasuje, że staram się węglowodany nie rozkładać równomiernie na wszystkie posiłki, tylko rotować je
posiłkami w ciągu dnia. Czyli na przykład, jeżeli mamy powiedzmy 4 czy 5 posiłków w ciągu dnia, to na przykład w dwóch albo w trzech są węglowodany, a dwa na przykład pozostałe są tylko białkowo-tłuszczowe. I to jest też dobra metoda na to, żeby uwrażliwiać organizm na wyrzuty insuliny i żeby właśnie ta insulina była naszym sprzymierzeńcem w budowaniu masy mięśniowej, a nie naszym wrogiem. I ta wrażliwość na węglowodany. W zasadzie to, co w największym stopniu uwrażliwia na węglowodany, na insulinę, to przede wszystkim niejedzenie węglowodanów, czyli na przykład dni o niskim spożyciu, jak Michał mówi, o niskim spożyciu węglowodanów będą potęgowały jakby tą taką wrażliwość. Nawet jakby niejedzenie posiłku we wszystkich, niejedzenie węglowodanów we wszystkich posiłkach również zwiększa taką wrażliwość, niż ciągłe jedzenie dzień w dzień, na przykład tam, nie wiem, 600-800 gramów węglowodanów. Pamiętajcie również, że trening siłowy i trening cardio, szczególnie trening o takim wysokiej intensywności, trening cardio, bardzo mocno też sprzyja tej wrażliwości. Dlatego zaraz do tego przejdziemy. Ja na przykład jestem mega zwolennikiem ciężkich, intensywnych jakby treningów aerobowych na masie, kiedy mam dużo energii i tak dalej, bo one mi również pomagają w takiej lepszej wrażliwości na węglowodany. A na przykład, kiedy brakuje mi tych węglowodanów w diecie, staram się, żeby to cardio było mniej intensywne. Wracając jeszcze do rotacji, to wiadomo, że wszyscy, którzy znają tam moje metody, wiedzą, że jestem mega zwolennikiem rotowania kalorii ogólnie, nie tylko węglowodanów, ale w jaki sposób ja to robię? No oczywiście początkowa dieta, można powiedzieć, że jest na stałym poziomie, taką, którą ja tam tworzę. Natomiast dodatek kalorii taki tygodniowy, bo pamiętajcie, że rozpatrujemy jakby nasze zapotrzebowanie energetyczne w skali całego tygodnia. To nie jest to, że w skali jednego dnia. Więc ja staram się jakby dodawać kalorie niekoniecznie do wszystkich dni tygodnia. Czyli na przykład powiedzmy, że postanawiam zwiększyć kaloryczność diety w skali tygodnia o 2000 kilokalorii. To te 2000 kilokalorii nie rozbijam na wszystkie 7 dni, ale na przykład powiedzmy, nie wiem, na 3 dni. I 3 dni, powiedzmy, najcięższych treningów mam wtedy więcej kalorii. Natomiast pozostałe dni są na tym samym poziomie. Po jakimś czasie znowu dokładam kalorii i mogę dorzucić na przykład do tych dni, co miałem mniej, a mogę dorzucić znowu do tych dni, które miałem więcej. I tak dalej, i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że to jest wszystko zależne od tego, co się dzieje, ale właśnie jakby spożywanie różnych ilości kalorii sprzyja i tej wrażliwości, i lepszemu budowaniu takich mięśni, że powiem, pozbawionych tkanki tłuszczowej. Pamiętajcie również, że duża ilość węglowodanów na diecie, szczególnie dla sportowców trenujących siłowo, jest o wiele bezpieczniejsza niż duże ilości tłuszczu w diecie. Czyli jeżeli mamy nadwyżkę kaloryczną, a na masie musimy mieć nadwyżkę kaloryczną, to oczywiście co się dzieje z nadwyżką kalorii w postaci tłuszczu? Organizm nie magazynuje w postaci tkanki tłuszczowej. Co się dzieje z nadwyżką węglowodanów? Organizm chętnie je magazynuje w postaci glikogenu, czyli o to, o co nam chodzi. Czyli można powiedzieć, że mimo tego, że mamy nadwyżkę kaloryczną, to jestem święcie przekonany, nawet gdzieś kiedyś widziałem takie badania, że od nadwyżki węglowodanów trudniej się tyje niż od nadwyżki tłuszczy. Pod warunkiem oczywiście, że ta wrażliwość na te węglowodany jest na wysokim poziomie. No właśnie, i tutaj to trzeba dodać, że w momencie, kiedy wy jesteście na diecie tak zwanej high carb, no to ilość tych tłuszczów powinna być w miarę niska, ale bezpieczna do utrzymania wszystkich hormonalnych jakby przemian. I tu właśnie to jest to, co też chciałem powiedzieć, bardzo, że faceci nie powinni w moim odczuciu schodzić poniżej 0,5 g na kilogram suchej masy ciała, jeżeli chodzi o tłuszcze. Kobiety mają nieco wyższe zapotrzebowanie, no ale kobiety też nie potrzebują tak dużych ilości węglowodanów, no bo i pojemność glikogenowa mięśni jest inna i jakby to budowanie masy mięśniowej też jest u nich trochę utrudnione. Czasami na przykład niektórzy kulturyści jedzą na przykład okresowo bardzo mało tłuszczu, ale pamiętajcie, że jeżeli ktoś trenuje nienaturalnie, to mu się wiele wybacza. Natomiast jeżeli mówimy o trenowaniu w sposób taki naturalny, to tłuszcze są niezbędne absolutnie. Muszą być. Do wielu, że tak powiem, takich metabolicznych działań naszego organizmu i przede wszystkim dla wsparcia naszego układu hormonalnego pod kątem między innymi produkcji testosteronu. A wiadomo, że bez tego, jak powiem, no nie damy rady, że tak powiem, tych mięśni budować. Dokładnie. I teraz kolejna rzecz, czyli treningi cardio na masie. Tak. No ja już tutaj powiedziałem dwa słowa, że ja wolę robić intensywniejsze cardio na masie. Słuchajcie, w ogóle czy warto robić cardio na masie, czy nie? Oczywiście uważam, że warto, dlatego że to przede wszystkim wspiera nasz najważniejszy mięsień, czyli nasze serducho, czyli w ogóle sprawny układ sercowo-naczyniowy. Myślę, że
powinien być również naszym celem. Zobaczcie, co się dzieje ogólnie na świecie, wielu kulturystów gdzieś tam pada, przeważnie przez problemy z serduchem, więc myślę, że o to serce warto dbać. Również kardio, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, może przyczyniać się do tego, że delikatnie ta nasza nadwyżka kaloryczna nie będzie aż taka bardzo wysoka, plus oczywiście zwiększa tą naszą wrażliwość na węglowodany. Dlatego ja też wierzę w to, że tych nie ma sensu oczywiście robić bardzo dużą ilość kardio na masie, no bo nie po to jem, żeby spalać to na tym rowerku czy na tych schodach, ale jeżeli widzę, że dzieje się coś nie tak, to oczywiście mogę podkręcić to kardio. Natomiast ja jestem za tym, żeby tego kardio na masie było niewiele, ale ewentualnie podkręcam intensywność takiego wysiłku. Czyli może to być oczywiście stałe tempo, jeżeli chodzi o trening kardio, ale może to być również trening interwałowy. Natomiast raczej nie staram się, żeby to były dłuższe sesje niż tam powiedzmy 20-30 minut. Raczej powyżej, raczej na ryby. Ja jestem bardzo podobnego zdania i też u mnie każdy, kto jest w okresach budowania masy mięśniowej, wie, że nigdy nie przekraczam magicznej bariery 30 minut. Oczywiście się śmieję z tą barierą. Natomiast są to w głównej mierze 20-25 minut takie treningi. I też jestem zwolennikiem. I powiem wam też dlaczego. Tak jak Radek powiedział, o serce trzeba dbać. Mi chodzi tutaj oczywiście o aspekty serca, ciśnienia, limfy, układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, ale na pewno sobie teraz sami odpowiecie na pytanie. Zwróćcie uwagę na to, co jest, kiedy budujecie masę, idzie wam masa, idzie wam siła, macie na sztandze na przykład 180 kg na siady i robicie te siady i tak naprawdę po szóstym powtórzeniu umieracie, jesteście cali czerwoni na buzi, ciśnienie wam rozsadza uszy. Nie dlatego, że ten ciężar jest już za ciężki, bo wasze mięśnie by dały radę jeszcze zrobić jedno, może dwa powtórzenia, ale niestety oddech, serce, płuca nie wytrzymują. I to jest powód, dla którego bardzo często przerywamy te najważniejsze serie, właśnie te, które powinny być seriami roboczymi, efektywnymi dla nas, bo nie mamy kondycji, nie mamy wydolności. I dlatego czyli w moim odczuciu... Takim limiterem tego ćwiczenia wtedy będzie nie mięsień, a niestety nasz układ sercowo-naczyniowy, dokładnie. I ja coś takiego zrobiłem, kiedy właśnie tu się śmiałem do Radka, że kiedyś miałem taki sezon, gdzie robiłem taką masę mięśniową świńską. To było chyba w 2011 roku, jak były Mistrzostwa Świata w Białymstoku, weteranów i juniorów. Raz ci kiedyś pamiętasz, że taki byłeś. Byłem tam, taki. Mój brat chyba tam startował. Wtedy był Flex Lewis na zawodach. Gaspari i tak dalej. To wtedy ważyłem, miałem taką szczytową wagę 138 kg. Byłem po prostu, słuchajcie, jak tam zdjęcia z tego okresu mamy razem, to wyglądam jak taki baleron, pączek i wszystko w jednym. I porównując później, jakby moje, bo byłem skrupulatny, zresztą każdy z kulturystów, kto startuje, prowadzi taki sobie notatnik. Rok później patrzyłem, że z wagą o 10 kg mniejszą robiłem tymi samymi ciężarami ćwiczenia, którymi robiłem wcześniej i którymi nie dawałem rady zrobić jakby pełnych roboczych serii, bo nie wytrzymywało mi serce, bo nie wytrzymał mi układ sercowo-naczyniowy i płuca. Oddechowo nie byłem wydolny i później w kolejnym sezonie właśnie, kiedy starałem się robić te 20-minutowe sesje kardio i mój układ sercowo-naczyniowy był lepiej przygotowany, te serie robocze były zdecydowanie bardziej efektywne. I to jest powód, dla którego też ja mówię, że te treningi kardio, te treningi aerobowe właśnie, czy te takie krótkie sesje interwałowe są naprawdę niezwykle potrzebne, bo jest to jednak inny wysiłek i pomaga później też w budowaniu mas. Jest. Oczywiście wiadomo, tak jak powiedzieliśmy na początku, bez przesady, bo to jednak jakby głównym naszym celem musi być trening siłowy i oczywiście ten trening kardio nie może nam wpływać negatywnie na trening siłowy. Nie? To nie może być tak, że jestem przemęczony od kardio, nie chcę mi się robić siłki. Siłka jest, że powiem, priorytetem, oczywiście, tak. Także coś jeszcze mamy do dodania w tym temacie? Myślę, że wszystko chyba wiemy. A o treningu siłowym na pewno, jeżeli chodzi o... Radek, a jeszcze jedna rzecz. No. A ilość posiłków wtedy i odstępy pomiędzy posiłkami? Słuchajcie, bo to jest taki kontrowersyjny temat cały czas. Jeżeli chodzi o ilość posiłków w diecie, to można powiedzieć, że tak naprawdę ta ilość posiłków w diecie jest zupełnie dowolna. To nie jest prawdą, że na masie trzeba jeść 6 posiłków czy 7, chociaż ja kiedyś jadłem 11 razy w ciągu dnia, bo jadłem 6 posiłków, miałem wtedy największą masę i najlepszą formę. Tam ważyłem ponad 125 kg i naprawdę miałem brzuch widoczny, można powiedzieć, że w podobnej formie jak teraz, a ważyłem
20 kg więcej. Jadłem 6 posiłków dziennie i godzinę po każdym posiłku piłem szejka węglowodanowo-białkowego. A to był taki krótki okres, byłem oczywiście przemęczony tą ilością jedzenia i tak dalej, ale naprawdę wyglądałem bardzo dobrze. Natomiast do czego zmierzam? Ogólnie ilość posiłków nie ma do końca takiego znaczenia, natomiast ma znaczenie to, jak czujecie się po tych posiłkach i jak czuje się z tym wasz układ pokarmowy. Dlatego nie powiem wam, czy lepiej jest jeść 4 posiłki, czy 5, czy 6, bo to zależy tak naprawdę od was. Jeżeli ktoś ma do zjedzenia 3000 kilokalorii, no to wiadomo, że można to sobie śmiało podzielić na 4 posiłki i będzie wygodnie. Ja nawet mówię, że czasami, na przykład przy mniejszej ilości kalorii, lepiej jest jeść mniej posiłków, bo będziemy mieć... Bardziej się będziemy najadali. Tak, będziemy mieli takie uczucie, że jesteśmy cały czas najedzeni. Nie ma sensu, moim zdaniem, dzielić tego, nie wiem, na 6 posiłków czy na 7 i po prostu zjadać posiłek i czekać już, myśleć tylko o następnym. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, kiedy tych kalorii jest troszeczkę więcej, to faktycznie wydaje mi się, że u większości osób lepszym sposobem będzie jedzenie troszeczkę większej ilości posiłków niż te 4. Głównie jeżeli chodzi o facetów, z kobietami raczej przeważnie tylko robię 4 posiłki, bo te posiłki po prostu będą znacznie większe. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład zjeść, nie wiem, ponad 1000 kilokalorii na raz, to dla mnie przynajmniej jest to ciężkie. To wolałbym sobie jeść tam na przykład te 700-600 kilokalorii na przykład kilka razy w ciągu dnia, niż zjadać na przykład 1500 na raz. Ale oczywiście, jeżeli ktoś się dobrze czuje, jeżeli ktoś ma na tyle sprawny układ pokarmowy i nie czuje się ociężały po tym, nie czuje, że mu się to gdzieś zalega na żołądku czy coś, to oczywiście 4 posiłki nie będą wcale gorsze od 5. No i właśnie fajnie, że poruszamy ten temat, bo naprawdę jest tak wiele teraz różnych informacji, którymi jesteście zasypywani w internecie przez różnych trenerów z większym, z mniejszym stażem, ale fakty są definitywnie takie, że właśnie wszystko powinno być dopasowane pod wasze indywidualne potrzeby i tak jak Radek powiedział, nie ma znaczenia, ile jecie posiłków, po prostu ważne jest to, jak wy się po nich czujecie, jak sprawnie funkcjonuje wasz układ trawienny. Oczywiście, jeżeli macie problemy z jakimiś wzdęciami czy czymś innym, to warto zweryfikować, czy produkty, których używacie, są odpowiednie dla was, bo to, że na przykład Radek je owsiankę, niekoniecznie owsianka musi być dobra dla mnie. To, że nie wiem, Radek na przykład dobrze się czuje po ziemniakach, niekoniecznie ja się będę dobrze czuł po ziemniakach, czy po jakimś na przykład czasami jakiś dyskomfort jakby wynika nie z samego jedzenia objętościowego posiłku, tylko z samych produktów. Też warto sobie to posprawdzać, nie? Ale jeszcze ci przewodzę, że wiecie, kiedyś na przykład starym takim mitem było to, na przykład, że jak się kiedyś robiło masę, to się najczęściej jadło 5 posiłków, natomiast jak się wchodziło na rzeźbę, to jadło się posiłków więcej, tak, bo uważano, że to podkręca metabolizm, nie? To jest bzdura. Dlaczego? Bo pomyślano tak, że jak jem 7 razy dziennie, to jestem cały czas głodny, czyli że powiem, a to tak naprawdę ten głód nie ma nic wspólnego z tempem metabolizmu, ba nawet nie ma żadnego wpływu to, ile tych posiłków dziennie jemy, bo tak naprawdę te tempo przedmaterii, które jest, że tak powiem, zwiększone posiłkowo, wynika raczej z kaloryczności posiłku, czyli nie ma znaczenia, czy zjem 6 razy po... znaczy 5 razy po 600 na przykład kilokalorii, czy zjem 3 razy po 1000 kilokalorii, to summa summarum daje mi to taką samą podaż kalorii, czyli można powiedzieć, jak tam się niby przyjmuje, że ten efekt termiczny jedzenia gdzieś około 10%, czyli te podkręcenie metabolizmu jest takie samo przy 3000 kalorii, niezależnie, czy będę to miał 60 kilokalorii na każdą tą, czy 100 przy 1000 kalorii, wiecie, o co mi chodzi, więc to jest oczywiście mit, nie ma się co tym sugerować. Pamiętajcie też, że nie ma się co sugerować uczuciem głodu. Uczucie głodu nie jest w żaden stopniu wyznacznikiem tego, czy ten metabolizm się zmniejsza, czy zwiększa. Dlatego ja też często robię tak, że na redukcji coś zupełnie innego niż się kiedyś robiło. Tych posiłków daje mniej. Dlaczego? Dlatego, że te posiłki będą troszeczkę większe objętościowo i będą dawały lepsze uczucie sytości. Tak, większe uczucie sytości i łatwiej jest po prostu tą dietę utrzymać. A jaka jest najlepsza dieta? Taką, którą będziecie w stanie trzymać. Czyli nie dieta, a zmiana nawyków żywieniowych tak naprawdę. Tak, dokładnie. Czyli świadomość tego, co jecie. Myślę, że co? Że generalnie wszystko powiedzieliśmy, co mieliśmy do powiedzenia. Myślę, że nawet niepotrzebnie ruszyliśmy na temat redukcji. Myślisz? Ale o tym pogadamy następnym razem. Jeżeli będziecie zainteresowani oczywiście tematem redukcji, myślę, że jeżeli chodzi o temat budowania masy, jest to raczej... raczej powiedzieliśmy chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, ale jeżeli coś było nie tak, to napiszcie, dopowiemy na pewno. Dokładnie. Zapraszamy was też do subskrypcji naszego kanału SFD, bo tam, i tu, w czwartek i w niedzielę nowe materiały. Także żebyście nie przegapili, wbijajcie. Pozdrawiam.